Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ze mną jest Vito. Yo, siemanko, z tej strony Vito. Witamy was w Fashion Famous, dawno tego nie było, więc postanowiłam to właśnie dla was nagrać. Dziś będziemy się ubierać w dwóch rundach i pierwszym tematem to będzie Barbie i Ken. Więc ty będziesz Kenem. A drugie to będzie takie ubranie ze zdjęcia. Ja tu ci później pokażę te zdjęcie i będziemy się tak właśnie ubierać. A wy głosujcie w komentarzach, kto ubrał się właśnie tak właściwie i dobrze i lepiej. Położyć mikrofon. No i zaczynamy rozgryweczkę. Zaczynamy. Ken, pamiętaj. Dobra, jestem a ja Kenem. Barbie. Dobra, lecimy. Ja już jestem Kenem. Co? Dobra, nie, Barbie, no żartuję. Barbie, dobra. Takie włosy? Coś fajnego muszę tutaj wybrać. Średniawka. O nie. Dobra. To jak ładnie wygląda. Jejku! Dobra. Barbie, to musi włosy być. Włosy muszę jakieś fajne ogarnąć tutaj. Te włosy są przepiękne, taka Ariana Grande. No. No. No to fest. Tylko. To tylko dobrze. Średnio to pod Barbie podchodzi. Szukam może coś innego, ale w sumie nie wiem. Chociaż. O, to jest trochę takie barbiowe. Słuchajcie, zmieniamy, bo tak myślę, że będzie chyba lepiej. Dobra, niech będzie. Nie będę też długo tutaj spędzać czasu, aby nie przesadzić. Lecimy. A ja już prawie jestem ubrany. Serio, mi już mało brakuje. Lecimy kolorować włosy. Idę po jakieś tylko ciuchy teraz. Czy takie? Ej, to też jest ładne. Czy może takie? Muszę to sprawdzić, słuchajcie, w innym świetle, jak to wygląda. Nie, ja muszę jakieś fajne ciuchy teraz znaleźć tylko. Mówiłem, właśnie ciuchy to jest niezła rzecz. Dobra, włosy mamy takie. To wygląda spoko. Makijaże. Lecimy najpierw na makijaże, najpierw na te podstawowe, później polecimy do VIP-a. A, jeszcze stroju w ogóle nie mam przecież. Okej, to są męskie rzeczy. Więc Barbie to jest, wiecie, taka, no... Ogólnie ładna, no, taka ładna, laleczka. Ładna. Ale też tak trochę musimy ja powiedzieć... nie wiem jak Ken jest ubrany, on ma różne przebrania, bo przecież tak. Go można przebierać, ale no w sumie... On jest ty... O, ale ten idolo pasuje mi. On jest taki napakowany, zazwyczaj ja już wiesz. Mam, nie? Ja już mam fajnie ubrania. No to elegancko. Wszystko. Może te oczy, tutaj chociaż już moim nic. Zdaniem słabo pomalowane. Bo niestety, lalka Barbie jest wymalowaną lalką i sądzę, że na to... Dlaczego będzie... niestety? Znaczy w sensie niestety, w sensie, bo ogólnie ładnie to wygląda zawsze na tych lalkach, bo ja miałam mnóstwo lalek, to wiem. Barbie miałaś dużo? Ojejku, całą tak? skrzynię. I jednego Kena na nie wszystkie. O, jacie. Mój Ken miał dziurawe pięty. Dziurawe pięty? Tak, bo jak byłam mała, to mu obgryzałam pięty. Co? Serio? Serio? Dobra, ja jestem już gotowy, ja się tu schowam. Nie, to jest niemożliwe. Gdybyś mnie nie widziała, ja już jestem ubrany. O nie. Serio. Barbie naprawdę jest tak mega ślicznie poubierana zawsze, więc mam tu mega problem, bo nie chciałabym spódniczki dla niej ubierać. Chociaż ta sukieneczka byłaby spoko, ale nie wiem, czy nie za słodko przypadkiem. Muszę, słuchajcie, może w takie rzeczy polecimy, co? Co myślicie o tym? Ja nie wiem. Może spódniczkę w sumie ubiorę sobie, więc sprawdzę to. Okej, okay, i to trzeba pomalować. O, ale to jest nawet okej, okay, mi się wydaje. Więc oczywiście będzie to taki kolor. Dobra, niech będzie. Tylko coś dla kontrastu może ubierzemy takiego na górę. Ej, no nie wiem, zobaczymy zaraz. Sukienki nie mogę zdjąć, co nie? Okej, okay, dobra, tutaj. To też chcę ściągnąć. To tutaj. Czy to się usunie? Jest, elegancko. Więc szukamy jakiejś góry. O, to jest z naszyjnikiem, patrzcie, dobra, sprawdzimy. Nie, średnio, mam jeszcze 50 sekund, więc pokombinuję. Więc to jest to? Czy to jest to? Dobra, usunęliśmy. No, lecimy po jakąś górę fajną, ale po to polecimy chyba do VIP-a. Chyba... To! Koniecznie! O nie, nie widać tego przez spódniczkę. Spódniczko, usuwaj się. Ej, szkoda, że tutaj pod koszulkę tą widać, ale dobra. Jaką pod koszulkę? No w ogóle ej, ja już się dawno ubrałem, to jest nie fair, powinienem dostać dodatkowe punkty za to w ogóle. O, to biorę! Ja nie. Powinien dostać dodatkowe, tak nie wygląda Barbie w ogóle. Wygląda. Nie. Nowoczesne Barbie tak wyglądają. Teraz spódniczkę, słuchajcie, jakąś, tylko muszę wybrać... Nie, bo to spodnie widać! Dobra, to będzie coś innego. Ty Bella, bo ci zostało 15 sekund, nie? Ty, bo ja usunęłam wszystko. Lecimy tutaj. Bella, 10 sekund. Patrz, biorę to. Jest elegant. Co jest? Czemu ta spódniczka tu jest? Usuń się. Bella, nic nie usuwaj, lepiej tu masz u góry ją miałaś. Koniec czasu już, elo. Patrz, dobra, jest biała spódniczka. Wyszłam z tego jakoś. Jak ty nie zdążyłaś? Ja tak szybko to zrobiłem. A ty nie mogę pokolorować. Nie zdążysz. Jak ją pokolorować? Ja wiem, co ja zrobię. Ja zrobię taki efekt, że pokoloruję ją i to będzie spódniczka zmieniająca kolor. No na pewno. Tylko nie mogę głosować teraz.
To więc ty głosuj. Nie będziesz mogła głosować? Mi dawaj piątki, a im wszystkim jedynki. No na pewno, nie dostaniesz piątki, jejku, co to jest? To jest Winter Feather w ogóle taki temat, to co on tutaj ale to sobie? Nie wiem w ogóle, ja jedynkę, bo ja nie wiem co to jest jakiś robot. No chyba raczej. Pół robot, pół syrena. No, dziwne bardzo. Robosyren. Robosyren, dobra, idzie dobra, ktoś. Ta ładnie, Winter Fairy, czwóreczkę dam. Ogólnie dałabym jej piątkę, ale nie mogę, bo kolor się wybierze, słuchajcie, pod spodem. Ja już to znam, już to kiedyś próbowałam. Tak? Więc tego ale nie dziwne. Zrobię. Muszę się zastanowić. A mi jak dasz ocenę? Aha, to muszę szybko się zastanowić, jaki kolor. No to wybierz. Chyba, że będziesz po mnie, słuchaj. Bo ja o, ta się jak Barbie ubrała. Lepiej nawet do ciebie. Dobra, cicho. Ale dam mi czwóreczkę. Barbie są różne. Dobra. No nie wiem, ja znam tylko jedną. Co? Dlaczego? Taką, no bo taką mam w głowie taki jeden tylko, jak aha, wyglądała Barbie. Okay. Czyli była blondynką. Patrz! I była a ten. Ta jest przesadzoną, nowoczesną tą. To ja nie znam takich co Barbie. Co powiesz na to? Dam trzy. Taką spódniczkę macie. Pyk! Zobaczcie. Bo ja nie znam takiej Barbie, nie? Ja znam, ja nie znam, ja daję trójkę. Więc to będzie tak. I moja pierwsza lalka nazywała się Beata. Beata? No, normalnie. Mm-hmm. A mówiłam na nią Beatrice czasem. A Beatrice? Ta nie. Chociaż, no, ale... taka, ale nie zimowa. No dobra, no, ale, no, ale to jest. Ej, nie, winter, renifera jest ma reniferek trochę. I patrz, jaki ma efekt, niby śnieg. No dobra, cztery. No pięknie, ale ogólnie chcę dać Vito piątkę, więc po prostu dam tu czwórkę. Ale ci dałem trójkę. Serio? Bo moim zdaniem tak nie wygląda. Barbie jest blondynką, to po pierwsze. I jest taka różowa cała. I to jest Barbie wtedy. Wiem. Ale ja zawsze się robię na blondynkę w tej grze, ale... więc teraz dam różową. No dobra, to ja się nie znam widocznie, ale to jak się nie znam, to dałem trzy. Nie, no znasz się. Dobra, dobra niech będzie też czwóreczkę. Ale ja tu trójeczkę. Teraz widzę. Bo taka będzie... trochę straszna jest ona. No w sumie nie było powiedzianego, że nie może być straszna. Dobra, to będzie bardziej idealnego Kena nie mogę zrobić, naprawdę. Myślisz? No patrz. Zobaczymy jak ci to wyjdzie. Pokaż. No, patrzcie są pastele, słuchajcie, jest balon. Elegancko, moim no, zdaniem, ja... no. Piękny uśmiech. No, sztos, powiem ci, że mega ci to wyszło, więc jest piąteczka. Może dadzą ci pierwsze miejsce. No, ja mam nadzieję. Bo... byłem jedynym chyba chłopakiem tutaj. Bo nie jesteś takim nie, wróżkiem. Nie, był jeden za ten bardzo na początku jeszcze. Więc dobra, mamy głosowanie. I Bella jestem wygrała. Jakie to jest oszustwo, nie, ta gra. Czyż to jest oszustwo straszne? Ale nie ma tu widzów. No chyba na pewno. No i gdzie, nikt nic nie pisze. Muszą być widzowie. Więc zobaczcie, wygrałam, spodobało im się. Nie, na jestem pewno jestem na pierwszym miejscu. Dlaczego jestem piąty? I to na piątym. Ja powinienem być pierwszy. Mam nadzieję, że zagłosujecie też w komentarzach na tę rundę, a my poczekamy do kolejnej i będziemy się ubierać jak ze zdjęcia. Mamy kolejną okay, rundę. Lecimy, które a, to no zdjęcie? A, no i to jest zdjęcie to takie. Jestem, ale brzydkie. Ty, ja mam tak się ubrać. Ono ma dużo lajków. Mam różową bluzeczkę z Bella Staje, ale no tutaj nie mamy takiej bluzeczki. Dobra, coś wykombinuję. No i spódniczka różowa, właśnie wiecie. Włosy miałam rozpuszczone, więc włosy ja już wybrałam. Jedne z moich ulubionych. Lecimy je pokolorować, więc teraz lecimy w blond. Dobra, mam blond, okej. Okay. No i teraz bluzeczkę różowiutką. Z tą twarzą będzie ciężko, ale dobra, coś wymyślał. Że co, proszę? Nie! Ty, ale zepsułaś. Nie! Był idealny strój dla Barbie. A nie, ty ale nie... naprawdę przyrzekam, nie było tych stroi. Przecież jestem zwykłym, nie w VIP-ie i naprawdę to czasem się zmienia. No, musiało być. Cofniecie sobie, zobaczycie, że tego stroju nie było. Był i tego. Na 100%. A przeczuwałam! Jakie ty masz włosy w ogóle, człowieku? Normalne, nie znasz moich włosów. Nie znam twoich włosów. A przecież przeczuwałam, żeby zrobić tak, że najpierw zrobimy ze zdjęcia. No Bella! Ale teraz jestem zła na siebie, słuchajcie. Już trudno, ja wygrałem tamtą rundę. Trudno. Dobra, szukam jakiejś różowej bluzeczki. Ty nie ma takich włosów jak twoje. Ej, Wito, no weź nać coś wiesz, nie? Podobnego? Ta jest spoko. Dobra. Jest różowa. Więc na razie, słuchajcie, weźmiemy to, ale ładnie wygląda. O, tu są, dobra. Nike, chociaż to Nike nie ma nic z tym wspólnego. No jest Barbie, faktycznie, idealnie. No, nie było tak. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Buciki? Jakie miałam wtedy buciki? Ja miałam adidaski, ale tego nie widać, więc w sumie to jest nieważne. Wezmę te buciki. Yeah, mam buty! Woohoo! Jak to zrobić? To jest rzadkość, słuchajcie. Że masz buty? No. Nie, ja nie ma różowej tutaj... koszulki takiej jakiejś. No, więc ja szukam coś innego, wiesz. Nie widać takiej tu. Mi się wydaje, słuchajcie, że tak naprawdę
Wiecie, nie głosujcie na mnie, że ja w pierwszej rundzie byłam lepsza, bo to jest mój odcinek, czy że mnie lubicie, tylko ocencie obiektywnie i moim zdaniem... Moim zdaniem to oszukane było po prostu. I tyle. Gdzie są sukienki? Dobra, ja myślę, że to ubiorę. Znaczy, w sensie nałożę ten makijaż na siebie. No i lecimy po spódniczkę, tu nie ma takiej spódniczki, jak ty masz właśnie. Ona jest taka midi. Znasz takie midi spódniczki? Nic się nie kojarzę. Ludzie w ogóle się nie. A ja w ogóle nie mogę spódniczki, czy co? Właśnie, bo zaraz, bo mamy takie rzeczy, widzicie? Więc będziemy musieli pewnie to zastąpić inną spódniczką. W ogóle może być ona. Co to za kolor jest u ciebie? To jest pudrowy róż spódniczka. Nie ma takiego tu. A na górze jest fuksja. Dobra, mam. Fajnie, że będziemy już inaczej ubrani, ja widzę. Dobra, lecimy po spódnicę, słuchajcie. I chyba ja już jestem zaraz miejsca. Gotowy. No to fajowsko. Ja jestem dobry w tą grę jednak. No, jesteś dobry. Jestem kozak. Te włosy były lepsze na Padbi, ale dałam ciała. No, dałaś ciała jak no, nie może tak być po prostu. Dobra, to chyba Vito dobiega. Dobra, ja już jestem ready. Ja lecę, słuchajcie, brać spódniczkę. Już ją muszę pokolorować na pudrowy róż, to będzie na luzie. Tylko aby dobrą wybrać i nic takiego nie usunąć. Wzięli to może. Tylko że ona tak midi, więc prawie że długa. No idealnie. Tam są jakieś lody, nie? Co? Wafelki takie czy no co tak, to jest? No tak, a co? No to ja już jestem gotowy. Nie możesz być taki gotowy. Ja już dobra, ready. Myślę, że ta jest najbardziej zbliżona do... Chociaż nie wiem, wiecie? Bela, masz znowu 15 sekund już. Dobra, tylko, nie? To ta jest najbardziej zbliżona, choć nie. Zdążysz? Nie zgapiaj ja ode mnie! Nie, ja chcę też. I nie usuwaj, masz 8 sekund, nie zdążysz. Zdążę. Dan. Patrzcie, nie zdąży. Dan. Łosoś. Dobra, będzie ten! Jak zepsułaś kolor? Nie, będzie koniec ten. Czasu już. No ten sam, dobra, ja a ja zrobiłem gotowa. Ekstra z zdjęcia. Okej, muszę być gotowa, bo jeszcze muszę... Ej, w sumie jestem pod ten ubrany, princes. Możemy wygrać mogę to w wygrać ogóle. To. Ja powinienem wygrać, bo się ekstra ubrałem. Jestem wyjdzie? Idealnie jak na zdjęciu. Ostatnia runda, słuchajcie, i koniecznie musicie głosować. Nie wiem, co się stało w ogóle, że ostatnio na YouTubie... Ty tak stoisz, jak to zrobić. Ankiet nie można w ogóle zrobić, nie? Show off to jest? Aha, Vito już się bawi jeszcze w takie stawanie jak na zdjęciu. Co to? Princess? No taka średnia ta princess. Na 3 ja bym uznał. A ja dam 4. A ja dam 3. Bo my nie mamy żadnej korony, wiesz. Oj, screena nie chcę, co zrobiłam. A one mają. Dobra, ojeju. Ojeju. Ale okropna. Ogólnie ślicznie, ale 3. Nie, mi się nie podoba ten strój. Psotka to będzie, już jest Wicka tutaj. To wtedy też była, to może dlatego byłam na podium, ale nic nie pisała. Na 100%. Mam dużo kasianki. O, idzie, uwaga. Idzie, Dziunia. Tam. Co słabiutko, tam? Powiem ci. Paczajcie. Trochę w sumie kolory na fureczkę ci dam. Dobra, zróbmy tak. Wave. Koszulka w ogóle nie jest fuksja. Nie, może coś zdążyłam, ale szukałam też na krótki rękaw. No powiem ci, że słabo to porównałaś to zdjęcie. Ja na pewno dużo lepiej się ubrałem. Dobra, zobaczymy. O, ta już się lepiej ubrała. To jakaś nowoczesna w ogóle, patrzcie. Nam 4 jej. Ja też tam jej 4. Bo fajnie. No dobra, dawno w to nie grałam, co? No nie. Co się czepiam? Nie czepiam się. Niedługo znów zagramy w Fashion Famous, Vito. Dlaczego? Twoją ulubioną grę. Nie, nie lubię. Bo o, jest spoko. Kolej... No pięknie. Co, update jakiś? Nie update, ale taki nowy temat wymyśliłam i to trzeba będzie w tym miesiącu nagrać. Pod koniec, więc będzie jeszcze, ale ładne, ona robi rzeczy. No robi, no, robi. Mega. Dobra, idzie. Idzie, kozak, uwaga. Idzie Vito księżniczka, słuchajcie. Patrzcie, a, dobra, mam nawet tego. Masz piątkę, niech to zniknie. Czekaj, jak to... Ale jakiś duży jesteś, ty. Ej, bo mięśni nie ściągnęłeś. Nie mam. Co masz? No zobacz, jak jesteś szeroki w barach. Nie, to taki byłem. Ty, ja nie ale miałam ja idealnie ze zdjęcia się ubrałem. Ja nie miałam tego koloru. Ja fuksję zrobiłem spódniczkę i zrobiłem jeszcze te wafle, co tam były. Ale spódnica też twoja nie była idealna. Była. Nie, bo też ale nie mogłem innej, bo trzeba było zapłacić. Znaczy, ja nie miałem pieniędzy na to. A nie łosoś. Tak, nagrywamy film. Czekamy jeszcze tylko, słuchajcie, żeby zobaczyć, kto tak, jakie miejsce... Daj mi 5. Zajął. O, to też ładnie. I wtedy będziemy no, już to ładnie. Połączyć odcinek. A ja tamtej zapomniałem chyba zagłosować w ogóle. No, to ładnie. Ale dobra, to może dzięki temu ja będę na pierwszym. Może ja wygram. Zobaczymy. Kinga nie było żadnego, ale nie ja było. Nie mogłem. A widzisz, bo ty masz być princeską. Dobra, uwaga. Kto jest winnerem? No, uwaga. Chciałam być ja. Drugi jestem. A ja trzecia. Yeah. O nie.
No dobra, niech będzie. Słuchajcie, że Vito dziś Siemanko. Był lepszy. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie jeden kanał. Jeden punkt i bym był pierwszy. Cyndzolcie dzwoneczkiem, wpadajcie na Bella Style i w komentarzach piszcie swoje oceny, opinie i też pomysły na kolejne nasze przebieranki. My się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa, pa.